Monia, ty wiesz, że on zaraz będzie z tym pająkiem? Ty nie mów mi, że ty się boisz. Nie no, bać się może i nie boję. Ale przygotowany jestem! Siemanko, kochani. Jak widzicie, nie jestem dzisiaj sam. Jest odcinek mega. Oczywiście do tego odcinka kupiłem mega dużą paczkę Pampersów. Na pewno mi się przyda. Jest ze mną Rafał. Cześć, Rafał. Rafał zrobił mi w ogóle taką niespodziankę, że ja do tej pory nie jestem w stanie uwierzyć, co się tutaj dzieje. Rafał przyjechał do mnie z pająkiem. Rafał stwierdził, że jeśli chodzi o nagrywanie, zajmę się tym sam, bo on woli swoją piwnicę niż kamery. Nie mogę zdradzić wam szczegółów. Rafał pracuje tylko w instytucie zajmującym się pajęczym jadem, tak? Badają. No kurde, ale fajnie. Skąd ty taką pracę w ogóle dorwałeś? Ja bym tak chciał sobie popracować nad jadem pająków. Długo musiałeś się uczyć? No parę ładnych latek trzeba było poświęcić na to. No to nie, to nie. To ja wolę sobie hodować swoje pająki. Nie. To za długo, to za długo. Co znajduje się w środku? Z tego, co mi powiedziałeś, jest tu australijska czarna wdowa, czyli Redback Spider. No powiem szczerze, że troszeczkę mnie przeraża ta skrzyneczka. Oczywiście przy transporcie, z tego co już mi Rafał zdążył powiedzieć, musi to być cały czas zamknięte, tak? Nie, nie może mieć do tego dostępu nikt. No kurde. No co, no, trzeba sfilmować, zobaczyć jak to wygląda. Boję się. Boję się i zbroja na pewno będzie do mycia. Na pewno będzie do mycia. No to co? Otwieramy. Do dzieła. Ja! Nie ma jej? Nie uciekła? Musicie to zobaczyć z bliska. Dobra, to otwieram i wam pokazuję. No ja jaram się niesamowicie. Rafał powiedział, że no, rzadko zdarza się, żeby ktokolwiek nagrał materiał o takim pająku. Bardzo ci, Rafał, dziękuję. Jest to dla mnie przeżycie niesamowite. Nigdy nie miałem do czynienia fizycznie z tym pająkiem. No dobra, kochani, uwaga, uwaga. Jest to Latrodectus hasselti, czyli australijska czarna wdowa. Czy wy to widzicie? No jest po prostu majestatyczna. Z tego co mi Rafał powiedział, jest to już dorosła samica, także wiele życia już jej nie zostało. No nie wiem co powiedzieć, naprawdę nie wiem co powiedzieć. Pytałem Rafała, czy jest możliwość spróbowania nakarmienia jej. Rafał mi mówi, że oczywiście musiałbym mieć jakiś pojemnik. Mam pojemnik, słuchajcie, który jest po kątniku mojego syna, który po prostu zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i postaramy się wrzucić ją tutaj. Tutaj jak widzicie jest pajęczyna. Postaramy się ją wrzucić tutaj. No i może uda się ją nakarmić, chociaż spójrzcie, jest tak nakarmiona. No szok, po prostu szok. Ale zobaczcie ten wzór. Ten wzór na odwłoku po prostu aż przeraża. Ciekawe, czy udałoby nam się zobaczyć jej klepsydrę. Czekajcie, bo światło reflektuje. No, mogłabyś zejść na dół. Nic się nie stanie, jak puknę w piszówkę? Nic. Zeszła. Zeszła. I teraz zobaczmy, nie, ona się nie trzyma tych ścianek, więc ciężko będzie cokolwiek uchwycić. O, ale uwierzcie mi na słowo, klepsydra pod spodem jest. One nie wspinają się po ściankach, a co za tym idzie, muszą sobie zrobić swój oprzęt, żeby się poruszać. Wow, naprawdę jest to coś mega, 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 mega. Kurczę, szkoda, że to światło tak reflektuje. O, teraz możemy ją zobaczyć.
Z Rafałem oczywiście odbyłem sobie rozmowę na temat jadu tego pająka. No jad pająka zawiera neurotoksyny, które przy, jeśli chodzi o samice, tak jak tutaj w tym wypadku, może zagrażać życiu człowieka. Neurotoksyna atakuje układ nerwowy, no i co za tym idzie, prowadzi do śmierci. Od 1956 roku, dzięki Bogu, nie odnotowano żadnego przypadku śmiertelnego po ukąszeniu tego pająka. Dzięki naukowcom takim jak Rafał właśnie podczas badań powstało antidotum, czyli antivenom, dzięki któremu dużo istnień ludzkich zostało uratowanych. Słuchajcie, ogólnie sytuacja wygląda tak, że te pająki mają niesamowicie silny jad, ale nie są one agresywne. W momencie, kiedy zbudują sobie gniazdo, one praktycznie mogą być otwarte i one nie uciekają ze swojego gniazda. One tam cierpliwie czekają na swoją ofiarę, nie polują aktywnie, owijają siecią swoją ofiarę, malutkie ukąszenie i po sprawie. Także okej, są to zabójcze pająki, ale nie są takie na przykład jak wałęsak brazylijski, który po prostu jest wściekły i będzie próbowało was ukąsić. Kolejną sprawą jest to, że helicery tego pająka są tak malutkie, że w wielu przypadkach nie były w stanie by przebić ludzkiej skóry. Także to też jest dosyć ciekawe zagadnienie, że po prostu pająk taki musiałby trafić na bardzo, bardzo cienką skórę, żeby po prostu wpuścić jad do naszego krwiobiegu. Dobra, ja normalnie jestem spocony. Rafał, ty się nie boisz tak na co dzień z tymi pająkami takimi? Nie. Nie, no to już jest kwestia chyba przyzwyczajenia. Ale możecie podróżować tylko z pająkami z listy drugiej, z pierwszej nie. Pierwszej nie. Ale super. Jeśli chcecie wiedzieć, co to jest lista pierwsza, lista druga, są to listy zwierząt potencjalnie groźnych dla człowieka, które zagrażają życiu człowieka. Ta australijska czarna wdowa, czyli Latrodectus hasselti, znajduje się na drugiej liście. Jeśli chodzi o prawdziwą tą czarną wdowę, taką proper czarną wdowę, jest to Latrodectus mactans. No i z nią już podróżować sobie nie wolno, ale no wygląda nieziemsko. Dobra, spróbujemy ją tu wpuścić. Boję się strasznie. Ale mogłabyś sobie pójść z tego wieczka, bo ja cię nie otworzę. Nie, boję się. Tak, dla Rafała to jest takie dosyć zabawne. O, poszła sobie. O ja! No nie no. Ale to wygląda. Schowała się, pewnie jest zestresowana. Ale no, ja, ale mi serce bije, słuchajcie. To jest coś, widać klepsydrę, widzicie to? Ale numer. I pomyśleć, że jedno ukąszenie tego pająka może zrobić naprawdę kuku. Rozumiem, że normalnie karmi się te pająki owadami. Normalnie owadami. I ja cię kręcę. Normalnie emocje jak przy zbieraniu ziemniaków. Damy jej tutaj karaczanka, jeśli ja go złapę. Zobaczymy, czy uda się. Aj, wpadł do środka. Położymy go tutaj. Zobaczymy, czy nam się to uda, czy nie, ale no byłoby świetnie zobaczyć karmienie takiego pająka jak czarna wdowa. Rafał mi tutaj powiedział, że bardzo mało kanałów nagrało tak groźne pająki, a stwierdził, że znajduje się niedaleko, to czemu by nie? Ale emocje niesamowite. Powiem wam szczerze, że adrenalina jakbym na nie wiem jaki roller coaster wsiadał. Normalnie ręce mi się trzęsą. No nie, ona tutaj zbyt zainteresowana takim karaczanem, widzę, nie jest. Wielka szkoda. Naprawdę wielka szkoda. Widać, ona jest najedzona. Ale ta klepsydra po prostu robi wrażenie. Widzicie tą klepsydrę pod spodem? Ale niesamowite. Czyli to już jest, Rafał, dorosła samica, tak? Dorosła samica. Czyli już nie urośnie. Czyli to jest maksymalny rozmiar. Oczywiście Rafał mi mówił, że zdarzają się troszeczkę większe, troszeczkę mniejsze, ale to już jest maksymalny rozmiar australijskiej czarnej wdowy. Nie rosną większe.
Z tego, co mi też Rafał powiedział, w Australii jest tego od groma. One są wszędzie, w każdym ciemnym miejscu, przy doniczkach, przy ławkach, przy krzesełkach ogrodowych. Jest tego mnóstwo i wszędzie. Także ja podziwiam ludzi w Australii, że no żyją z tymi groźnymi zwierzętami na co dzień. No, ja słuchajcie, teraz przez chwilę mam do czynienia z tak groźnym pająkiem i uwierzcie mi, że moje nerwy i emocje sięgają zenitu. Ale jest super, jest niesamowita po prostu. Szkoda, że nam nie chce zjeść, ale jest mi niezmiernie miło, że mogłem wam pokazać tak niespotykanego pająka, jakim jest czarna wdowa. No nie oszukujmy się, to nie jest pająk, którego każdy hodowca pojedzie na giełdę i sobie kupi. Do tego trzeba mieć odpowiednie uprawnienia, odpowiednio zabezpieczone miejsce do przechowywania tych pająków. Z Rafałem rozmawiałem, samo przystosowanie pomieszczenia wyniosło go kilka ładnych tysięcy funtów. Musi być to pomieszczenie szczelne, zamknięte, oznakowane. Ale powiem wam szczerze, że jak na Wielką Brytanię, to jestem w szoku, że można to zapakować w walizkę i sobie gdzieś przewieźć. Jednak Wielka Brytania to jest troszeczkę kraina cudów i absurdów. No ale dzięki temu mogliśmy zobaczyć tak niesamowitego i rzadkiego pająka. Ja, super, dobra. Ja już jej nie będę ganiał, zostawię to Rafałowi, żeby pokazać, że sobie już ją złapał, bo moje trzęsące ręce na pewno nie pozwolą mi zrobić tego sprawnie i szybko. A może Rafał, wow, kradniemy z tego pająka? A, Rafał siedzi obok, dobra. Nie było tego, Rafał, to taki żarcik był z tym. No nie, kochani, niestety, w hodowli nie można go mieć. Musiałbym bardzo długo starać się o pozwolenie i pracować na przykład w takim instytucie badań jak Rafał, żeby móc sobie pozwolić na pająki z listy drugiej. Bardzo ci, Rafał, dziękuję, że udostępniłeś nam pająka, żeby moi widzowie mogli to zobaczyć, bo no, nie zdarza się to. Z tego, co pamiętam, chyba raz Kamil in Travel pojechał specjalnie do Czech, żeby nagrać czarną wdowę, a tu na kanale DJ Arachno jego ptaszniki czarna wdowa. No tego to bym się nigdy nie spodziewał. Cóż, zamykamy czarną wdowę. Rafałowi bardzo dziękuję. Jest to niesamowite i mam nadzieję, że będę mógł kiedyś ci się w jakikolwiek sposób odwdzięczyć. Co? Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie nam łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Jeśli chcecie wesprzeć nas w tym, co robimy, zapraszamy do strony Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć nas jednorazowo, zapraszamy do strony PayPal. Wszystkie linki znajdują się w opisie filmu. Ja idę zmienić pampersa, a z wami widzę się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! I co, aż tak źle było? No, może źle nie było, no. Ale pampersy się skończyły. Ostatni raz zrobiłem bez.